7 marca, oddział 413. 13 to co widzimy, to osiągnięcia hodowlane, osiągnięcia trzewieżowe, osiągnięcia leśniczego przez ćwierć wieku tutaj gospodarowania. Wyhodował takie to oto tutaj dęby, tak jak tego też tutaj hoduje. Następnego przejdziemy trochę do tyłu parę kroków, zobaczymy następnego ciekawego dęba. To tutaj wykonując trzewieże, znacząc owe trzewieże, leśniczy doprowadza do właśnie hodowli takich tutaj ciekawych zjawisk jak to następne. Nie wiem, czy będzie widać, ale może będzie. Zawsze można przyjść na miejsce, popatrzeć i dalej idziemy tak od drzewa do drzewa i patrzymy, co też tutaj za piękne okazy leśniczy hoduje. O, proszę bardzo, następny taki przecudny dom, który kiedyś się na pewno rozedrze. No i tutaj, jak widzimy, dwa obok siebie okazy zdrowia i urody. To następne dęby. I tak po kolei idąc tym tutaj drzewostanem dębowym, skądinąd, to z nazwy jest tylko dębowe. Choć dęba tu może i trochę jest, ale jaki ten dom i jak wygląda, to bardzo proszę, następny dom, którego tu leśniczy hoduje, i następne dębów zbiorowisko. Idziemy, patrzymy. Tutaj, proszę bardzo, tutaj w ramach trzewieży leśniczy rozluźnił kiedyś te dęby. Nie rozluźnił, powinien rozluźnić, nic tu nie zrobił. Rosną jak chciały obok siebie. Nic koło tego nie jest zrobione. Jeden wielki gąszcz, przepraszam bardzo. I tutaj dom, który leśniczemu musiał i uszedł, no w końcu nie jego wina. Tutaj następny, który usłycha. Tak to, jak widzimy, to jest jak kółeczko zataczamy. Zaraz się bym mógł użyć z powrotem, ale już nie będę tutaj. Suchy taki właśnie następny dom. No i tamte jeden, dwa ładne, które pokazywałem wcześniej. To jest takie kółko niewielkie, ale jakże wymownie pokazujące to, co tutaj leśniczy w owych dąbrowach hoduje. Te wszystkie lata ciężkiej to pracy, a znojnej. No to są jeszcze ciekawsze rzeczy, ale to może przy innej okazji.